To już druga edycja Biegu Żuławskiego organizowana przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie. Tym razem odbyła się w Wiślinie. Zawodnicy mieli do pokonania 5-kilometrową trasę prowadzącą do Lędowa, urozmaiconą biegiem po skarpie nad Motławą. To już jest szósty bieg na terenie gminy Pruszcz Gdański. Zaczynaliśmy od biegów Doliną Raduni. Potem przypomnieliśmy sobie bardzo szybko, że mamy właśnie dwie krainy geograficzne na terenie gminy Pruszcz. Część nizinną, przepiękne Żuławy, no i część wyżynną, w związku z tym i dwie rzeki, Motławę i Radunię. I w ubiegłym roku była inauguracja takiego cyklu bieg Doliną Raduni i Motławy, ale chcieliśmy w tym roku jeszcze bardziej podkreślić ten charakter żuławski, a więc teraz mamy bieg Doliną Raduni jesienią w Straszynie i Juszkowie i bieg żuławski. Właśnie zaczynamy z Wiśliny, biegniemy przez piękną miejscowość Bystra, Lędowo i wracamy do Wiśliny. Ustalonych zostało 10 kategorii wiekowych, z których 4 dotyczyły najmłodszych zawodników. Reszta zaś obejmowała młodzież i uczestników głównego biegu. Organizatorzy zadbali nie tylko o dobry humor mieszkańców. Każdy uczestnik biegu nie odjedzie stąd głodny, otrzyma posiłek, otrzyma zupę fasolową, otrzyma kiełbaskę z grilla, będzie również poczęstunek, coś słodkiego dla dzieci, czekoladki, cukierki, ciasto. Tu koło gospodyń pani sołtyska Kasia Jarzeska już od 4 rano zupę gotuje. Wszyscy się tutaj starają dopomóc w organizacji tego biegu. Sołtys Lędowa, bo tak już tradycją też powoli to jest. W zeszłym roku gospodarz, teraz współgospodarz, więc on punkt zwrotny opanował, gdzie też będzie punkt do picia napojów. Staram się angażować lokalną społeczność w organizację tego biegu, bo tylko w ten sposób można tutaj zainteresować mieszkańców. Bezpieczeństwo zawodników to jednak najważniejszy punkt programu podczas tego typu wydarzeń. Trasa została dokładnie zabezpieczona, a na półmetku biegu zawodnicy mogli zaczerpnąć łyk wody. Niezbędna okazała się pomoc Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiślinie, a także Gminnego Towarzystwa Sportowego w Pruszczu Gdańskim. Naszą rolą jako w ogóle Gminnego Towarzystwa Sportowego jest zabezpieczenie trasy wzdłuż wału Motławy. Musimy zabezpieczyć wszystkie zakręty, wszystkie zjazdy, żeby uczestnicy mogli bezpiecznie przebiec i dobiec w końcu do mety. Duże emocje, mnóstwo wrażeń, słoneczny dzień i rodzinna atmosfera. No się ją wyczuwa od razu, jak się tutaj wchodzi, że wszyscy są zadowoleni. Jest typowa pogoda na takiego typu imprezy. Ona ani nie za gorąco, ani nie za zimno. Ja też kiedyś uprawiałem lekką atletykę, to wiem, jak to wygląda. Ale gratuluję pani wójt, pani Magdzie Kołodziejczyk, ale panu Parkowi Gotartkowskiemu, że te klimaty zostały tutaj dopracowane. Każdy uczestnik biegu dostał miernik czasu, który ufundowało Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe. Chętnych do wystartowania nie brakowało, bo w tym wyścigu wszyscy mieli równe szanse na wygraną. Piękna trasa, wspaniale też można oddychać innym powietrzem, szczerze powiedziawszy. Zawsze się biega tak naprawdę przy ulicy, widać te same widoki. Wyszliśmy dzisiaj ponad 100 dorosłych, myślę, że 100 dzieciaków też. Wszyscy uśmiechnięci, zmęczeni, bardzo sympatycznie i tak naprawdę tak trzymać, żeby takich imprez było więcej. Każdy startujący dostał pamiątkowy medal, a na zwycięzców czekały puchary, a także specjalne nagrody rzeczowe, ufundowane głównie przez Jana Kleinschmidta, przewodniczącego Sejmiku Województwa Pomorskiego, Grupę Energa, WC Serwis, Gminę Pruszcz Gdański, a także nagrody finansowe sponsorowane przez Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański. Gratulują panowie Witek Płotka, Janusz Sampolski, pan Piotr Stacewicz jak dojdzie. Polecamy również zobaczyć jesienny bieg Doliną Raduni i Motławy, a także pierwszy etap przebudowy kanału Raduni. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.